zasadzić mi tu. Ale panowie! Ja się przytomu, co się mi zostawi? Nogi szeroko. Co pan tu robi? Jak to co? Jadę trasą E1 do domu. Czy pan wie, ile się tu jeździ? A skąd mam wiedzieć? Nie ma żadnego znaku. Ile się jeździ w terenie wybudowanym? Ile obowiązuje tu? Cześć! Co? Ile? Ale co ile? Dla pan obowiązki kierowcy i prawa kierowcy? Jechałem 60 km na godzinę. Tak. Widzi pan ten znak? Proszę pan, niech pan zobaczy. Ja zaraz to sprawdzę. Co to jest? Ojejku, od razu. Proszę pana, niech pan zobaczy, naprawdę. Wracam z supermarketu, żona się ucieszy. Co to jest? No kto co? Co to jest? Co to jest? To jest sałata pekińska. Dokumenty. Sałatę pekińską kupiłem, niech pan mi wierzy, błagam, niech pan mnie puści do domu, żona się naprawdę denerwuje, że już mnie nie ma. Muszę jechać. Maria, no co z nim zrobi? Jak to będzie? Lepiej kładź się. Trzy główki na główkę. Panowie, robimy to tak. Trzy główki kapusty na głowę i nie puszczacie. Raz. Jest tu. Maria. Dwa. O, ćwiczenia. To mogę jechać do domu? Nie, bardzo proszę. Ale panowie, naprawdę... Nie, było dobrze. Żona będzie niezadowolona. A ja tylko jedną rzecz jeszcze powtórzę. Ale wiecie panowie, żeby na mnie... Jak pan ma na imię? Andrzej. Przepraszam. Ja też jestem Andrzej, a pan? Andrzej. Andrzej? No. To może do mnie na kawę. Chodźcie, do mnie na kakao. To chodźcie, to. Ale słuchaj, zawory ci klepią, Andrzej. Ale idziemy do mnie? Na chwilę, co? To za 10 minut, u pana. U ciebie.